Pływać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Wpłynąłem na środek wolańskiego basenu. Zanurzam się w głębinę, jak otylia płynę. Wśród fal szumiących, wśród piany tumanu, jak płynę, płynę, płynę. Pomocy! Mam straszną siłę, choć się nie chwalę. Michalczewskiego nawet powalę. Dwa lewy proste, jeden się powy, siak prach i Darek leży gotowy. Gdybym kowbojem był z Ameryki, to bym w rodeo powalał byki. Byka za rogi, łeb mu wyginam i już byk leży jak wołowina. A gdybym nagle spotkał niedźwiedzia, to bym do słuchu mu coś powiedział. Skoczyłby na mnie, lecz wnet by runął, bo znam się także na chwytach sumo. Lwy są tak dla mnie słabiutkie dzieci. Tomku, nieś kubełek śmieci. Nie mogę odejść, bo mleko gotuję. Nie mogę, mamo, słabo się czuję. Do gospodarza naszej gminy, pana wójta Grzegorza Kozioła. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Tarnów, szacowni goście. Chwila, dla której zgromadziliśmy się dzisiaj w tym miejscu, jest szczególna i niecodzienna. W roku, w którym obchodzimy stulecie szkolnictwa na Wolańskim Podlesiu, w tej pięknej historii otwieramy nowy rozdział. Oto bowiem dziś oddajemy do użytku nowy basen szkolno-rehabilitacyjny. Będzie on służyć nie tylko uczniom tutejszej szkoły podstawowej gimnazjum, nie tylko mieszkańcom Woli Rzędzińskiej i Odówki Wałek, ale całej naszej gminnej społeczności. W ostatnim czasie udało nam się zrealizować w naszej gminie wiele inwestycji. Jeszcze na etapie ich planowania zawsze zastanawiamy się, czy będzie ona służyć mieszkańcom w taki sposób, jak zaplanowaliśmy. Czy będzie ona tym, czego naszej społeczności najbardziej potrzeba? I proszę mi wierzyć, nie mam większej satysfakcji widząc, że obiekt, który wybudowaliśmy, tętni życiem, służy mieszkańcom od przysłowiowego świtu do nocy. Basen, który dziś mamy niewątpliwą przyjemność oddać do użytku, jest jedną z takich inwestycji. Już dziś możemy to z całą pewnością stwierdzić. Moją wielką radością jest też to, że w naszej gminie, obchodząc jubileusze szkolnictwa w danym miejscu, możemy świętować jego rozwój. Tylko w ostatnich latach przeprowadziliśmy szereg remontów w naszych szkołach i przedszkolach. Doposażyliśmy nasze placówki, realizujemy program edukacyjny finansowany ze środków unijnych. Dzięki nam każde dziecko ma zapewniony ciepły posiłek. Wybudowaliśmy nowe obiekty, nie tylko ten otwierany dziś basen szkolno-rehabilitacyjny, ale także sale gimnastyczne, halę widowiskowo-sportową, nowe boiska, budujemy również nowe przedszkola. Jako samorząd zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważna w życiu lokalnej społeczności jest szkoła. Jej istnienie
istotne jest dla wszystkich, bo każdy przecież kiedyś do szkoły chodził. Wokół niej koncentruje się życie lokalnej społeczności. To z niej emanuje ten kagadek oświaty, który rozświetla mrok naszego najbliższego otoczenia. Dlatego właśnie szkołę uczyniliśmy jednym z priorytetów naszej samorządowej pracy. Oddanie tego basenu mieszkańcom byłoby niemożliwe bez poświęcenia i pomocy wielu osób, którym chciałbym z tego miejsca bardzo gorąco podziękować. Proszę Państwa, przed nami druga czynność, bez której obiekt nie będzie właśnie otwarty, a mianowicie przecięcie stęgi. Zapraszam gospodarza, pana Wojtka Krzyżaka-Żoła, panią przewodniczącą Wiesławę Literę, księdza proszę, dyrektora Szutnera. Zapraszam panów posłów, pana posła Michała, Jana Michała, pana posła Józefa Rojna, pana posła Andrzeja Szczotka i pana posła Edwarda Czesaka. Chcielibyśmy jeszcze więcej osób zaprosić, ale nie mamy tyle życzeń. Zapraszam pana radnego powiatowego Piotra Saka do przecięcia wstęgi. Rzeczywiście pan profesor Lazarowicz nie może być inaczej. Thank you.